Ze światem jest coś nie tak. Na mojej ulicy roi się od placówek bankowych. Firmy pożyczkowe mnożą się jak grzyby po deszczu. Wpadamy w ich sidła, a one zarabiają olbrzymie pieniądze. Niestety naszym kosztem. Media nakręcają konsumpcjonizm. Wmawia się nam, że to rzeczy nas definiują, że jesteśmy tym, co mamy. I że musimy mieć coraz więcej, bo bez tego nie będziemy szczęśliwi. Dajemy się wykorzystywać przez luki w edukacji finansowej i brak odpowiednich nawyków. Książka Finansowy Ninja to efekt mojej niezgody na taki stan. Nazywam się Michał Szafrański i od 4 lat staram się przekonywać, że proste zasady finansów osobistych naprawdę działają. Mój blog Jak oszczędzać pieniądze każdego miesiąca odwiedza ponad 200 tysięcy osób, ale z drugiej strony szkoda, że w ogóle komukolwiek jest on potrzebny. To wina systemu edukacji. W szkole uczyłem się wzorów chemicznych, potęgowania, całek, ale nikt nie powiedział mi, że karta kredytowa może być niebezpieczna. Nie pokazał, jak mam policzyć koszty kredytów i na co mam uważać w rozmowie z doradcą finansowym. Nadal pamiętam czasy, gdy z pieniędzmi było naprawdę krucho. Dawno temu, jeszcze w liceum, tańczyłem breakdance'a. Niestety nie było mnie stać na porządne Adidasy. Startując w Mistrzostwach Warszawy, pożyczyłem trampki od Marka. Doszedłem do finału i wygrałem. I to był pierwszy zwrotny moment w moim życiu. Uwierzyłem w siebie. Zobaczyłem, że połączenie serca, pasji i pracowitości pozwalało łatwiej przeskakiwać konkurencję. Kilka lat później przekonałem się, co to znaczy dochód pasywny. Moja pierwsza książka o Windows 95 rozeszła się w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Pokazała mi, że można napracować się przez kilka miesięcy i potem świetnie zarabiać na tantiemach przez kolejne kilka lat. Ale wtedy byłem jeszcze zbyt młody i niedoświadczony, by zrobić z tej wiedzy praktyczny użytek. Książka Finansowy Ninja to ściągawka, którą chciałbym otrzymać 25 lat temu. To podręcznik finansów osobistych, który każdy powinien przerobić jeszcze w szkole. Recepta na to, jak mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi i stopniowo dążyć do pełnego bezpieczeństwa finansowego. Droga prawdziwego finansowego ninja jest długa i niełatwa. Głęboko wierzę, że ta książka w niej pomoże. Będzie dla wielu osób trampoliną do poprawy stanu swoich finansów. I tego właśnie Wam życzę.